Siemanko, miłośnicy detailingu, w kolejnym odcinku dzisiaj będziemy zabezpieczać wyświetlacze w BMW. Bo powiedzcie mi, kogo nie denerwują te odciski palców na wyświetlaczu, a już nie wspomnę o rysach na tych wyświetlaczach w nowych samochodach, a te wyświetlacze kosztują czasami nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych. W przypadku wirtuali czasami tak bywa. Nie wiem, ale się domyślam. Taki mamy fajny zestawik, grease glassy. Grease glass to się nazywa, tak? Grease Protection. Jest to folia, generalnie zamawia się formatki na www.foliasamochodowa.pl. Najlepiej to odezwać się do Łukasza na Facebooku Folie Samochodowe, powiedzieć mu się co chce i on wtedy dobierze, oczywiście po konsultacjach z Wami, dobierze odpowiednią formatkę do Waszego samochodu. W zestawie mamy właśnie, to akurat jest na ten główny wyświetlacz, czyli mamy formatkę. Dodatkowo mamy jeszcze Installation Instruction, czyli instrukcję montażu. Będziemy czytać? A tu trzeba by było zeskanować. I dodatkowo mamy jeszcze rakielkę, takie szmatki elektrostatyczne, które ściągają gdzieś jeszcze kurz i w zasadzie jeszcze mamy naklejki. Do ściągania kurzu naklejki, a tak, ta szmatka ściągania później jest fajna, możecie ją zostawić, żeby właśnie wycierać ekran. Zacznijmy od wyczyszczenia wyświetlacza i gdzieś tutaj sąsiadujących elementów, żeby ten kurz się nigdzie nie dostał. Tak, ale po oderwaniu linera folia się robi elektrostatyczna i przyciąga po prostu kurz, więc... Tak, dlatego dobrze sobie element po spodem, czy też z boku wyczyścić. O, w ten sposób. Tutaj jeszcze, panie, o! Później sobie weźmiemy tą matniczką. Jeszcze jakieś pozostałości kurzu, bo już coś nam siadło. No, niestety, to jest moment, więc trzeba mocno uważać. To dlaczego... Daj na chwilę tą kamerę. Jak to się obsługuje? Dlaczego w ogóle ja to robię? Przecież to nie jest skomplikowane, ty możesz się tym zająć. Na pewno by mi poszło lepiej niż tobie, ale też chcę, żebyś się nauczył. To wykaż się. No, ale mam ręce całe spocone, tłuste. Ty dzisiaj klejesz. To w wrapper cleanerem mogę ci popryskać ręce, jak dobra, chcesz. Słuchajcie, tu macie DAS Sticks i po co nam to? I to służy po to, żebyście jeszcze sobie zebrali... Czekaj, wolniej. No. Służy to po to, żebyście sobie jeszcze zebrali resztki kurzu z ekranu. Co tu jest, kamera jakaś? Czy brudna? Jak ty żeś to umył? Dobra, już nie ma. Kamera to jest. Nie, to był brud. Ale to fajnie ściąga ten brud. Aha, że jak zepsuję, to będzie na mnie, tak? Tak. Będziesz oddała pieniądze za to. Serio, masz rękawiczki? Jakie rękawiczki? Stary, mam tak spocone dłonie, tu jest tak gorąco w tym samochodzie. Mam. Dobra. Na regale są, możesz sobie wziąć. Do odważnych świat należy. Fajne jest to, że możecie to zrobić sobie pod domem. No ale zamknięty raczej w samochodzie. Żeby nie było za bardzo gdzieś tu jakiegoś wiatru, żeby nic na nie naleciało. Odwrócę. Mamy stronę start i tą stronę musimy zerwać w pierwszej kolejności. Zaczynamy od środkowego paska, dlatego że jak zerwiemy środek, to możemy pozycjonować tą formatkę, żeby idealnie siedziała nam na ekranie. Ale zobaczcie, że na tej stronie są jeszcze drobinki kurzu. Dobra, sprawdźmy jeszcze, na ekranie nic nie ma. I przykładamy. Panie Mateuszu, prosto? Prosto. Może być. Przycisnąć palcem? Czekaj, jeszcze chwilę. Przycisnij. Dobra, teraz rakle mi podaj. Rakla, siostro basen. I zrywamy drugą stronę. Patrzcie, jak to idealnie, fajnie samo nam siada. Podobnie jak szybki na wyświetlacze na telefonie. Wyraklowujemy powietrze na zewnątrz i lecimy z drugą stroną. Tak, i patrzcie teraz. O, czekaj, tu mam jeszcze powietrze. Tutaj jeszcze masz powietrze. Więc mało widzę, wiesz? Słabo widzę. Ślepy jak kura. No, elegancko teraz jest. Ty jesteś też ślepy jak kura, co nie widzisz? I patrzcie teraz. Palcuje się. Ale... Hokus pokus, czary mary. Zrywamy finish. I mamy matowy ekran. Jeszcze powietrze, cyk. Z tej strony, powietrze z tej strony. Ale jeszcze jest jedna sprawa. Ja wirtuala nie będę kleił sobie sam klej. Teraz właśnie ty pokaż nie swoje umiejętności. Jeszcze to zostało do oklejenia. Także Dawid jeszcze pokaże wam, jak okleić wirtuala.
Zmienimy się tylko miejscami. No dobra. Dzień dobry, witamy ponownie w naszym piekarniku. Przestań tym gimbalem machać, amatorze. Uspokój się. Czemu ty mnie tutaj, o? Możesz sobie opuścić kierownicę, jakbyś potrzebował. Wrapper cleaner. Widzę, masz czerwonego, nie tego, co my stworzyliśmy. O, ale co? Tu jest jeden problem. Jaki? To mówię od razu, widzowie, uważajcie. Patrz, zbliż. Jeżeli, nie wiem, czy to widać na kamerze, zmienię rękę. Jeżeli wam się robi taka smuga po wrapper cleanerze, taka dziwna, holograficzna, to generalnie lepiej odtuśćcie to płynem do mycia szyb, żeby nie zmyć zabezpieczenia z ekranu tego, Mati, jak to się nazywa? Warstwy polaryzacyjnej? Powłoki. Powłoki tej takiej polaryzacyjnej, czy jakiejś tam. To lepiej to odtuścić płynem do szyb, jakimś cleanem zwykłym i tyle, i będzie z bani. Można fotel tu odsunąć? Nie, nie można. Bo to jest wóz drabiniasty. Nie, ogólnie... Kurczę, dużo wygodniejsze fotele są w tej G30. I oko, brudna kierownica. Brudna, jeszcze nie było sprzątane w środku. Ale tutaj, oprócz powłoki ceramicznej na całym samochodzie, jest też dodatkowo wykonywana usługa, żeby z takich pianobleków robić takie. Bardzo fajnie to wygląda. A już też jest zrobione generalnie przy kratce. I dół też jest zrobiony. No i jutro, albo jeszcze dzisiaj powalczę, to okleję tutaj całe to, dodatkowo jeszcze z drugiej strony. Że to jest prosta robota. No dobra, ale prosta robota, przykleję z syfem, internet to zobaczy, sprzedajny ty. To a może na końcu przykniemy to ceramikarem? Myślę, że będzie super hydrofobowik. Ty, ale to w ogóle działa, jakby normalnie odtłuszczało jeszcze dodatkowo, takie ślady się robią. No jest to taka sama zasada jak przy wyświetlaczu, no. Że mają formatki właśnie na wirtual kokpity. Mają bardzo dużo formatek. Wiesz, rozmawiałem dzisiaj wczoraj, jak rozmawiałem z Łukaszem, to też musiałem porobić zdjęcia i określić model i w ogóle wszystko, żeby po prostu dopasować, bo jest kilka, że tak powiem, rodzaj, nie? Na przykład wyświetlacze są mniejsze, czy też inaczej jest skonstruowany poniekąd właśnie ten licznik. A to jest jakiś inaczej, jest, tak? No nie ma podziałki, ale to spokojnie. Wyrwiamy pół. Żeby nie zebrać kurzu, delikatnie. Ty, ale no tutaj to siadło idealnie, nawet nie trzeba nic pasować. Ty, najlepsze to jest to, że to fajnie właśnie tak samo się przykleja, nie? No tak jak szybki na telefon, no podobnie to działa. Fajna alternatywa na klejenie foliami PPF, no bo nie ma co się oszukiwać, tutaj mamy elektronikę już w zasadzie i nie mamy żadnej obawy, że gdzieś ta woda nam poleci. Finish! I kropka. A to wam jeszcze pokażę, mam nadzieję, że nie zepsuję, nie? W sumie mogłem to pokazać przed. Coś zepsujemy, nie spasujemy, to nie panikować. Przyklejamy. O, tylko że jeszcze przed zdjęciem tej folii finiszowej. Jesteśmy w stanie jeszcze poderwać ten ekran, przesunąć. Dobrze to wygląda. Najlepiej. Najlepiej na świecie. Zrobimy pożegnanie na dworze. O, klima jest. Może odpalmy samochód, wyłączmy, zamknijmy szyby i zróbmy sobie tutaj przy klimatyzacji. Tak spocony, że wygląda to pięknie. Co o tym myślisz? No podoba mi się. Też się czoło zrosiło, ciepło tu. Klinka się włączyła. Wiesz co, no podoba mi się szczególnie, że wyręczyłeś mnie z tej pracy, no bo ja mam to na usłudze. Faktycznie technologia idzie do przodu i wiem, że Grease Glass już, Grease Protect Glass, może nazwijmy to w taki sposób, zroszone czoło, ma już taką możliwość, że ma też formatki z tego, co kojarzę, chyba na wnętrze. Aczkolwiek mogę się mylić, w sensie na dekory. Ciekawy jestem, jakbym wiedział, to bym zamówił sobie. Widziałem reklamę. Tak? Nawet mają z takimi wzorkami fajnymi. Ale powiem ci, że bardzo fajnie wygląda przyciemnienie, znaczy przyciemnienie, przyszronienie pianobleków. Podoba mi się to. Nie no, jest kozak, fajnie to wygląda. Powietrza zostało, ale to wyjdzie. Nie, to powietrze. Chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Folię znajdziecie na foliasamochodowa.pl, link oczywiście macie w opisie, kodu rabatowego nie ma, bo nie jest to odcinek sponsorowany. Jest to lokowanie produktu, bo co byśmy nie pokazali,
Jest to lokowanie. Tak, co byśmy właśnie nie używali jakiegokolwiek produktu w jakimkolwiek filmiku, to jest to lokowanie. A czy to jest jeszcze różnica, czy jest płatne, czy niepłatne? No tutaj nie mamy płatnego lokowania. Tak, ale to tak samo jak ja bym teraz wam pokazał kierownicę. Powiedział, że też jest to lokowanie BMW. Znanej marki, specjalnie nie mówiłem BMW. BMW. To też jest niepoprawnie. Śmigła. Wiesz skąd się wzięła? Budowali na początku samoloty. Tak. A co znaczy BMW? Będziesz miał wydatek. Nie. Bawarian Motorwerken. Motor. Co to B? To nie wiem. A M? Bawarian. Nie. Motor. B. Co to jest? Bo to jest młodzieży wiejskiej. A ci dalej chodzi o polskie tłumaczenie. No. Bolid młodzieży wiejskiej. Bolid młodzieży wiejskiej właśnie. Dobra, słuchajcie, chyba na tyle. Wszystkie linki do naszych socialków macie również w opisie filmu. I ja osobiście pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.